W naszym studiu Jarosław Fanek, Grant Lekszary Outlet. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. I zacznę od pytania: czy kupujesz ubrania przez internet? Zdarza mi się, nie często, chyba dlatego, tylko, że często jeżdżę za granicę, mogę kupić bezpośrednio, ale zdarzało mi się i to również drogie markowe rzeczy kupować przez internet I... ze sklepów zagranicznych. No właśnie, i czy takie zakupy są bezpieczne? To zależy. Jeżeli widzimy sklep, w którym widzimy realne ceny, widzimy sklep, który jest sklepem z adresami, z regulaminami, z wszystkimi możliwościami dotyczącymi kontaktu z takim sklepem, z interakcją tego sklepu z klientem, to absolutnie tak. Zawsze gdzieś jest takie ryzyko, prawda? Ale jeśli już kupuję to w sklepach sprawdzonych, ja wiem, że te sklepy istnieją, że są opisywane, że są w mediach, w prasie, więc wtedy tak. Natomiast no, troszeczkę boję się takich sklepów, które mają podejrzanie niskie ceny i są trochę mało znane. Ale mimo że jest na stronie internetowej yy, ten tak, sklep yy, tak, i są to... te regulaminy, ale potem okazuje się, bo ostatnio yy, miałam do czynienia z takim przypadkiem, że przychodzi coś zupełnie innego, że z reklamacją to będą problemy. No właśnie, są takie sklepy i chciałbym przed tym przestrzec, bo mam takie wrażenie, przeczesując ostatnio internet, a przeczesuję go często, chociażby po to, żeby śledzić swoją konkurencję w internecie, że jest prawdziwy wysyp sklepów, które sprzedają podróbki, które po prostu ordynarnie oszukują Klientów. I ja tu akurat mówię o sklepach, które rzeczywiście podszywają się pod znane marki. Najczęściej taką platformą do sprzedaży jest Facebook. To tam pojawiają się ogłoszenia, które przekierowują potencjalnie niby to na stronę sklepu. I rzeczywiście są to takie uproszczone trochę strony sklepów. To są jakby dwa typy sklepów. Są sklepy, które nie sprzedają znanych marek, sprzedają niby mniej znane marki. Te rzeczy są bardzo ładne w internecie, pięknie wyglądają, na, zdjęciu, prawda? Jak, na zdjęciu, jak, najbardziej. jak najbardziej, mają dosyć korzystne nawet bardzo korzystne ceny. Tak, opisy. Tka. Tak, ale oczywiście wszystko zachęcają. się wydaje, że to jest fantastyczne, prawda? No, na zdjęcie wygląda fantastycznie, aż się chce kupić. I to jest jeden typ sklepów, i to są sklepy, które jednak klientów oszukują, ale jest też drugi typ sklepów, które jeszcze mało tego, że pokazują piękne zdjęcia, to jeszcze podszywają się pod bardzo znane marki czyli podróbki. Podróbki, niestety podróbki. I ja sobie ostatnio zadałem, nawet w święta wielkanocne, miałem troszkę więcej czasu i przeczesałem co nieco takie reklamy i wpadłem trochę w przerażenie, bo pojawiło się ich bardzo dużo, właśnie sklepów, które sprzedają. Podróbki, które nagle okazuje się, że mają na zdjęciu jeden rodzaj butów z firmy rzekomo barbery. Bardzo ładne te buty na zdjęciu, muszę powiedzieć, samemu mi się spodobały. A i niby z czerwonej skóry, z brązowej, z takiej niebieskiej, pełna kolorystyka, pełna gama. Aż się chce kupić. Aż się śmieją się te buty po prostu tak. do, do klienta. To była pierwsza taka reklama i tak pomyślałem sobie, oj, dziwna trochę cena. 600 zł, przecenione na 200. Już te 600 to jest niemożliwe za buty. skórzane tak. takiej marki, bo one powinny kosztować dwa 600, a nie 600. No i pamiętam, kliknąłem w te reklamy, zwłaszcza, że co mnie zainteresowało. Otóż na Facebooku bardzo często widać, jeśli ktoś polubił z naszych znajomych, to my to widzimy, że ktoś z naszych znajomych dał łapkę w górę, y, lubię to, bądź dał serduszko tak. i popatrzyłem, że o jejku kilku moich znajomych polubiło nawet ten dziwny post. Myślę sobie, no to zajrzę. No i y, myślę, że zrobiłem więcej pracy niż większość ludzi robi, czyli nie tylko przeszedłem na stronę tego sklepa, ale też przeczytałem sobie regulamin, przeczytałem sobie politykę zwrotów i cóż się tam dowiedział. Otóż patrzę, firma jest z Shenzhen, z Chin. Prawda? Opis jest osobliwy, bo tam są zdjęcia jak procesu produkcji tych butów, że one niby ręcznie wykonywane, jakiś tam kaletnik pokazany, jakiś szewc. Ten robi jedne elementy, ten drugie, a ktoś to ręcznie zszywa. I to wszystko za te 220 zł. Firma Barbery, szacowny dom mody. No to idąc dalej, postanowiłem wczytać się w regulamin. I cóż tam przeczytałem? Ano przeczytałem, że teoretycznie rzeczywiście jak ktoś dostanie takie buty, to może je zwrócić. Nie ma żadnego problemu. Wszystko, co w ogóle kupuje się w tym sklepie, można zwrócić. Poza. Artykułami, które są kupione w przecenie. A przecież te buty właśnie mają przecenę z 600 na 220. Czyli, moi drodzy, takich butów nie zwrócimy. Kupimy sobie coś dziwnego, co moim zdaniem absolutnie nie jest rzeczą oryginalną. 200 zł wyrzuconych. 200 zł wyrzucone, bo to co więcej, ta firma, podszywając się pod domody barber, używa starego logotypu, który kilka lat temu został zmieniony. No tak, ale nie każdy to tak, może tak. rozróżnić. Nie każdy prawda? to może rozróżnić. To zwróciło moją mhm. uwagę, bo ja wiem, że jeśli coś jest nowego wytworzonego teraz, to ma inny logotyp. No i trochę to jest tak na Facebooku, że jak tylko się wyświetli taka reklama i człowiek w nią kliknie, to zaraz się wyświetlają podobne. I za chwilę patrzę, wyświetla mi się podobna reklama męskich butów Lacoste. Tu uderzyła mnie jeszcze inna rzecz, że otóż to jest firma, jak wiemy, sportowa. Myśmy gdzieś o niej mówili. Tak. Robi głównie koszulki, Polo robi rzeczy sportowe. Przede wszystkim taki casual. A tu tymczasem nagle widzę reklamę butów Lacoste. Męskich, garniturowych, takich lakierek, eleganckich. I już mi to trochę co nieco zazgrzeczało. Znowu więc wchodzę w regulację. Lamin. No, czy tam czytam w ogóle cudowny opis. Okazało się, że buty są zrobione ze skóry cielęco-mięsnej. Za tłumaczenie, czego... tak? Tak, tłumaczenie więc to, to, to tłumaczenie przez jakiegoś bota, a nie przez człowieka jest właśnie takie. To jest jakaś iskierka nadziei, bo bo teoretycznie, jak nam się buty nie spodobają, powiedzmy, sosik beszemelowy, marchewka z groszkiem, zjemy. No, jak mięsne, to czemu nie jeszcze? Można wykorzystać w inny sposób. Ale te cielęco-mięsne buty, ręcznie robione, nieco mnie zaintrygowały. No i również zaintrygował mnie opis, bo otóż te firmy, które tak oszukują klientów, mają jeszcze nowy sposób uzasadniania swojego oszustwa. No bo są takie osoby, które powiedzą, 200 zł za buty ręcznie robione, skórzane, trochę tanio, może to jest podejrzane. Więc cóż wyczytałem w opisie, że a, no to jest właśnie taka partia obuwia, która pochodzi z zamkniętych sklepów w Rosji, no bo przecież te firmy tam wyszły stamtąd, towar został, no i dlatego to jest sprzedawane tak tanio. Sprytne. Sprytne, prawda? To już jest ciekawsza, bardziej wyrafinowana forma oszustwa. O Oczywiście 30 dni jak najbardziej na zwrot. Oczywiście znowu pod warunkiem, że kupiło się rzeczy nie w promocji, a te buty znowu są przecenione 600 zł na 220. I co ciekawe, niektóre z tych firm mają regulaminy po polsku, więc to jeszcze jak ktoś się wygryzie, to przeczytał o tym zwrocie, o tym dziwnym punkcie, który zresztą jest niezgodny z polskim prawem, bo tak jak wiemy obojętne co się w Polsce kupuje, to według polskiego prawa w sklepie internetowym prawo do zwrotu przysługuje na wszystko. Czasami jest inaczej z prawem do reklamacji, bo jeśli coś jest z drugiego gatunku, jest to opisane, prawda, to nie możemy reklamować tej wady, która jest opisana jako drugi gatunek. Natomiast nie jest tak, że my czegoś nie możemy nie zwrócić. zwrócić, prawda? A więc no tu się powinna każdemu zapalać czerwona lampka. No ale to jest tylko wtedy, jeśli ten opis widzimy po polsku. Natomiast widziałem też sklepy, kolejne partia butów, tym razem Hugo Boss. Oczywiście znowu stare logo sprzed kilku lat, już nie to nowe. Oczywiście znowu garniturowe lakierki. No i opis już tylko i wyłącznie, wszystko jest po polsku, ale kiedy dochodzimy do części jak się to zwraca, jak się to reklamuje, nagle mamy opis już angielski. Oczywiście najczęściej to to są ciągle firmy z Chin. To jest ciągle gdzieś jakiś Shenzhen. To jest takie słynne miasto przemysłowe w Chinach, które bardzo dużo produkuje elektroniki, odzieży, ale no to, to wszystko gdzieś tam kieruje się tam, prawda? Więc to przede wszystkim jest niemożliwe, żeby te firmy z Shenzhen miały dostęp do tych marek, bo te marki w Europie bardzo tego pilnują. Dają koncesje, dają licencje, dają franczyzy. To nie jest tak, że ktoś z Shenzhen nagle ma miliony par butów. No i muszę powiedzieć, co mnie przeraziło innego. Otóż w jednym z tych sklepów widziałem licznik. Widziałem licznik odwiedziń tego sklepu, on się tam na bieżąco aktualizował. I widziałem sprzedanych produktów. Jak zobaczyłem, że te buty kupiło już 1700 osób i tam przeciętnie w ciągu każdej minuty na stronie bywało od 300 do 500 osób. Również moi znajomi polubiali takie posty i mnie to przeraża, jak bardzo łatwo jest nas oszukać. Chwilę potem zobaczyłem kolejną reklamę, którą również przestrzegam. Otóż ktoś sprzedaje, ta sama firma z Shenzhen, sprzedaje buty Armani'ego, też garniturowe. Ale na czym polega problem? Otóż no, to znowu nie wszyscy wiedzą, trzeba się troszeczkę na tym znać. Na butach jest logotyp marki Emporia Armani. Jest napis Emporia Armani i jak wiemy, może nie wszyscy, ale tak jest, że generalnie każda z linii produktowych Armaniego, oprócz swojej nazwy pełnej wyrazowej, ma jeszcze logo. I inne logo ma linia Emporia Armani, to jest taki słynny orzełek, ale inne logo ma linia Georgia Armani. To są dwie litery G i A wpisane w plan koła. Tak. Rzadko się spotyka to logo, bo też się rzadko spotyka tej najwyższej półki produkty, ale to jest inne logo. Jeśli ja widzę na butach, że ktoś pisze Emporia Armani, nie pisze Georgia Armani, pisze tę główną linię, droższą, a używa orzełka z Emporio, czyli myli dwie linie produktowe, które w Mediolanie w ogóle są sprzedawane w osobnych sklepach. Tego nawet nie można kupić w jednym sklepie. Są osobne butiki dla linii George Armani, osobne dla Emporia Armani. A to nagle się pojawia na jednym bucie, no to znowu budzi to uzasadnione podejrzenia. No i tam oczywiście znowu wyczytałem skóra, a jakże mięsna. Także no jednak to jest ostatnia ta deska ratunku, że ostatecznie możemy zjeść. Natomiast co uderzyło mnie jeszcze? Otóż komentarze są bardzo często usuwane, bo są ludzie oszukani. Są ludzie, którzy kupili to już i, i piszą, ostrzegają. I niestety widzę dwie reakcje. Albo są reakcje takie, że jak ktoś przestrzega, mówi: Słuchajcie, kupiłem takie buty dwa miesiące temu. To jest w ogóle jakieś sztuczne, to jest beznadziejne, badziewne, oszukaństwo, nie da się tego zwrócić. I on to wszystko pisze tam. To on właściwie jest wyśmiewany przez innych, że może tafił na taką partię, pewnie nie umiał zareklamować, nie wiedział jak to zrobić, oni się nie dadzą oszukać, prawda? I on tam się spotyka jeszcze z falą hejtu. I, i ja na przykład widzę komentarz pod takim wpisem, że 100 osób pyta: po ile te buty, jak szybko Wyślecie i jakieś tam wołanie na puszczy jednego czy dwóch oszukanych, nic nie pomaga, bo wszyscy inni uważają, że są cwańsi, a nie zdają sobie sprawy, że te firmy właśnie dla tych rzekomo cwańszych mają przygotowane to oszustwo, bo ten naprawdę mądrzejszy klient nie da się oszukać, a ci, którym się też są tak strasznie cwani i że oni to tak tanie kupią, to oni padają najczęściej ofiarą tego oszustwa. Ale to jest jeden typ klienta i jeden typ wpisów pod postem, który mnie przeraża, czyli taki, że ktoś ostrzega i go nie słuchają. Ale też uważajmy na takie sklepy, Lepiej na takie ogłoszenia, gdzie bardzo często jest tak, że ludzie wpisują komentarze z ostrzeżeniem, ale te firmy to kasują. To widać, bo na przykład widzimy coś takiego, że jest napisane pod postem 30 komentarzy, ale jak wchodzimy w komentarze, widać 5. Mm -hmm. 15 są ukryte po prostu, więc tak. to też powinno komuś dawać do myślenia, jeśli nie wszystkie komentarze są widoczne. Że jakaś tam już nieuczciwość jest. A no właśnie. No i na jednym z takich ogłoszeń spotkałem bardzo ciekawą rzecz i polecam każdemu, jeśli ma wątpliwość, czy to jest oryginał, czy to jest kopia, żeby zrobić właśnie. tak czynność w internecie. Otóż jak wiadomo, wyszukiwarka Google pozwala wyszukiwać nam coś po hasłach, które wpisujemy, po wyrazach, po frazach, które wpisujemy, ale też pozwala nam wyszukiwać, jest funkcja wyszukiwania po zdjęciach. Proponuję skopiować takie zdjęcie, które widzimy na reklamie, bo to się da bardzo łatwo zrobić i wrzucić to zdjęcie do wyszukiwarki i żeby poszukać podobnych rzeczy po prostu według tego zdjęcia. I cóż się okazuje? No są ludzie w internecie, którzy tak zrobili którzy nawet próbowali innych oszczec i zamieścili im zdjęcia. Skąd się biorą te dziwne buty, te dziwne ubrania, bo to są no nie właśnie. tylko... No otóż są to po prostu chińscy producenci, którzy sprzedają to wszystko na słynnej chińskiej platformie AliExpress, gdzie wszystko jest bardzo tanie kupuje się to wszystko na za, grosze. za grosze na kontenery. Okazuje się, że to są buty, te nawet, które my widzimy za 220, które teoretycznie wydają się stosunkowo tanie. Ja znalazłem na platformie AliExpress raz za 70 zł, więc jeśli ktoś sprzedaje za 220, to on ma dalej trzykrotną przebitkę. Jeśli kupił je za 70 i sprzedaje za 220, ale raz znalazłem te buty właśnie rzekomo firmy Lacoste za 35 zł. Więc buty za 35 zł kupowane przez kogoś hurtem, próbuje ktoś nam wmówić, że to są buty szyte ręcznie, że to są buty skórzane, że to są buty markowe. Jaka może być jakość butów, które się hurtem kupuje po 35 zł, a przecież ktoś jeszcze dalej, ten producent na tym zarobił, skoro za 35 tak. zł je sprzedaje. Więc to powinno nam dać do myślenia, i to jest najszybsza droga do weryfikacji takich ogłoszeń, żebyśmy po prostu wyszukali to przez zdjęcie, bo znajdziemy te same buty na Aliexpress za zupełnie inne pieniądze. Więc, drodzy Państwo, nie da się tego odejść, nie da się tego zwrócić. Nie łódźmy się. Są też inne sposoby. Tak jest też i w Polsce, prawda? Żeby zwrócić towar, no trzeba mieć paragon, trzeba mieć metkę. Przede wszystkim metkę bardzo często A przychodzi jest... towar bez metki. No właśnie. Bo ja też w swoim sklepie internetowym stosuję taką zasadę, że ktoś nie może zerwać metki. Żeby, żeby mi zwrócić ubranie, może to zrobić, może przecież sobie w domu przymierzyć, tak. ale musi nie tylko mieć Paragon, ale także nie niezerwaną metkę. Tak jak producenci chociażby kosmetyków mówią, nie można tego kosmetyku otworzyć, prawda? Nie można użyć, otworzyć i sobie zwrócić. No a jak właśnie tu mówimy, bardzo często te ubrania takie dziwne przychodzą bez metki, więc y, wszystko jest fajnie, tylko nie daje się nam w ogóle możliwości zwrotu tego ubrania. Nie mówię, że nie zapominajmy, że to trzeba by zwrócić do Chin, trzeba zapłacić duże pieniądze. Gdyby ktoś na jakimś cudem boskim kupił te rzekome oryginały w tej cenie nieprzecenionej i chciał te buty wysłać do Shenzhen, do Chin, to obawiam się, że kosztowałyby więcej ta przesyłka do Chin niż to, co on zapłacił za te buty. Więc niestety tych oszustw jest ostatnio bardzo dużo. Co ciekawe, znalazłem także ogłoszenie, gdzie ktoś, chyba nieświadom trochę cen, nawet sprzedawał podróbki polskiej firmy 4F. I to przecież jakby też jest firma sportowa, ale nagle patrzę buty garniturowe 4F, 220 złotych, więc więc ktoś nieświadomie te, te boty, które dziwne te teksty tłumaczą na dziwny polski i chyba losowo po prostu wybierają. Ci ludzie mogą Nabić jakiekolwiek logo na tych produktach, prawda? Więc oni trochę nie patrzą, czasem nie mają świadomości, co jest w Polsce drogie, co jest marką premium, co jest marką popularną. No więc te oszustwa naprawdę zdarzają się na każdym kroku i to nie dotyczy ani marek drogich, ani marek tanich, ani marek znanych, ani marek nieznanych. Bo tak jak powiedziałem, to mówię też różne rzeczy zupełnie nieznane, a na zdjęciu bardzo ładnie uszyte, eleganckie, pięknie skrojone, świetnie leżące, prawda? A Tylko... przychodzi Bubel za 200. Złotych. No właśnie, z dziwnej sztucznej tkaniny, źle uszyty, krzywy, więc... I bez metki. I bez metki. No i, i tak niestety jest, i naprawdę uważajmy, i naprawdę uważam, że najlepszą formą weryfikacji jest po prostu skopiowanie tego zdjęcia i sprawdzenia sobie w Googlech po zdjęciu, bo wyskoczy nam natychmiast kilkanaście rekordów z AliExpress i zobaczymy, że oto nasza okazyjna cena 300 zł jest czasem dziesięciokrotną przebitką na AliExpress, więc zastanówmy się, czy jeśli to coś nie kosztuje 300, a być może 30, to jak to. To może być dobrze uszyte, jak to może być skóra, jak to może być oryginał. Przestrzegam, bądźmy czujni, bo tego jest bardzo dużo. I mam nadzieję, że ta twoja dzisiejsza obecność w studiu i twoja wypowiedź Wyleje Kuby zimnej wody. Po prostu przynajmniej uczuli nas na tego typu sprawy. Mam taką nadzieję. Bardzo ci dziękuję. Jarosław Panek, Grand Luxury Outlet. Dziękuję.